Cześć, witajcie na kanale Mieszka Grzelak. Jest Halloween dzisiaj i nie macie zielonego pojęcia, co ze sobą zrobić. Nie chcecie angażować ani dużo pieniędzy, ani dużo czasu, ani dużo rzeczy. I dzisiaj pokażę Wam, jak na ostatnią chwilę zrobić sobie super przebranie, które możecie... Przebranie. Zrobić sobie super charakteryzację, załóżmy. I potem możecie ją zdjąć i wyglądać zupełnie normalnie, więc uwaga! Do całej zabawy potrzebujemy tak naprawdę tylko dwóch rzeczy. Jedną z nich oczywiście będzie maseczka, taka ochronna na twarz. I tak, najlepsza jest taka zwykła, czysta, biała. Ona też tutaj ma od razu gumki na uszy, jest najprostsza i najlepsza, więc szukajcie takiej, jeżeli jesteście w stanie znaleźć. Ja w pierwszej aptece znalazłam taką niebieską i ona ma tutaj zwykłe takie wstążeczki. No i ona gdyby moim zdaniem będzie o tyle gorsza, że po pierwsze trzeba się będzie bawić z tymi wstążkami latającymi wszędzie i plączącymi się, a po drugie, no ma jak gdyby taki niebieskawy kolor, więc może to trochę psuć efekt krwistości i kosztowała, nie wiem, około 50 groszy, więc to nie jest wydatek, możecie kupić nawet dla całej imprezy. Ja sobie ją rozwijam, żeby dokładnie we wszystkie zakamarki weszła ta farba. Kolejna rzecz, która będzie nam potrzebna, to farby akrylowe albo farby plakatowe, nie wiem, możecie nawet użyć lakieru do paznokci, cokolwiek, co będzie dwoma odcieniami czerwieni najlepiej, jeżeli nie, no to trudno, ale na pewno dwa odcienie czerwieni plus jedna taka ciemnobrązowa do tworzenia skrzepów, ale to opcjonalnie, tak, jeżeli chcecie polecieć bardziej w kosmos, ale jeżeli nie, jeżeli dokładnie jest to na ostatnią chwilę i o Boże, co mam zrobić, to jedna farba czerwona wystarczy. I taką oto cudowną paletkę, już tutaj są dwa wypełnione wodą, dlatego że te farby są gęste i trzeba je po prostu rozrobić z wodą, żeby łatwiej się nakładały, żeby był ten efekt takiego pryskania krwią. I teraz po prostu do jednej z nich naleję jaśniejszej farby, do drugiej ciemniejszej i to wszystko rozmieszam. Chodzi o konsystencję, żeby łatwo było właśnie robić takie rozbryzgi, więc ona powinna być dosyć płynna, natomiast na tyle mało rozrzedzona, żeby ten kolor był intensywny. Możecie tutaj zarówno użyć pigmentów po prostu rozmieszanych z wodą, to też jest dobry pomysł. Albo na przykład właśnie sztucznej krwi, czy barwnika spożywczego czerwonego, no cokolwiek wam wpadnie w łapę, tak naprawdę barszcz też będzie dobry, jeżeli macie. Zaczynając od jaśniejszej farby, uderzając w pędzelek, będę spuszczać duże krople na tą maskę i potem postawię ją w pionie, jak gdyby tutaj ma nos, gdzie jest to utwardzenie, postawię ją w pionie tak, żeby te krople jeszcze trochę sobie spływały, żeby właśnie był taki efekt, jakby ktoś po prostu nam bryznął krwią po twarzy i to po prostu razem z grawitacją będzie nam spływało. Aha, pamiętajcie koniecznie, żeby sobie coś podłożyć. W międzyczasie już zdążyłam zrobić te krople, właśnie tą jaśniejszą farbą. Teraz wezmę tą drugą, ciemnoczerwoną i zacznę robić takie same plamy. Tutaj wszystko zależy od Waszej twórczości tak naprawdę. Tu nieważne, gdzie te plamy będą, jak dużo ich będzie i który kolor gdzie dokładnie. Na pewno najwięcej krwi powinno być na środku. Więc jak bierzecie kolory, to skupcie się głównie, żeby ta pierwsza, największa ilość krwi wylądowała gdzieś tam na środku twarzy. Tutaj mam górę maski, tutaj jest mniej więcej środek, myślę, że tutaj gdzieś będą usta i tak cały czas jeszcze dodaję trochę tej krwi, żeby to nie było tak na takim jednym wielkim placku. Teraz dodam jeszcze trochę na środek takiej gdyby zakrzepniętej krwi i użyję do tego takiej bardzo gęstej brązowej farby. Po prostu zrobię takie skrzepy tutaj na środku. I tak była skończona maska. Możesz sobie nałożyć makijaż, a potem zasłonić się tą maską i nie będzie widać, że pod spodem jesteś tak naprawdę piękna. Jak już się skończy impreza halloweenowa, to nie trzeba będzie wracać do domu z koszmarną twarzą, tylko wystarczy zdjąć tą maskę. I Halloween gotowy! Na ostatnią chwilę!